Ewangelii według świętego Jana. A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Bersajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony syn człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, w Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba już wsławiłem i jeszcze wsławią. Tłum stojący to usłyszał i mówił: zagrzmiało. Inni mówili, a anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: "Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, Przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Niech Pan Was obdarzy pokojem w tę już piątą niedzielę Wielkiego Postu. Dawniej w liturgii tę niedzielę nazywano pierwszą niedzielą męki pańskiej. Także ze względu na to, że chociażby w tym roku, w roku B, Jezus zapowiada już w pewnych znakach, może nie wprost, ale swoją mękę. I najczęściej czytając ten fragment Ewangelii z 12 rozdziału świętego Jana, na to się zwraca uwagę. Jezus bowiem mówi, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię, nie obumrze zostanie tylko samo. A gdy ja zostanę wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział Jezus, aby zaznaczyć, jaką śmiercią miał umrzeć. Ale myślę, warto na ten fragment spojrzeć nieco szerzej, bo wtedy też zobaczymy, ile dramatyzmu i wielkiego napięcia się kryje w słowach Jezusa i w tej zapowiedzi Jego śmierci, jemu już znanej, a być może słuchającym go ludziom, ciągle jeszcze ukrytej i niejasnej. Bowiem, te słowa Jezusa wypowiedziane do Greków, którzy przychodzą do Niego, a także wobec innych słuchających, pojawiają się wtedy, kiedy wjechał do Jerozolimy na ośle. A potem po tej rozmowie przystępują do inni jeszcze do Jezusa, jego słuchacze, i zaczynają go atakować, ponieważ zarzucają mu błędy. Syn człowieczy, nie wiadomo kto to jest. A jeśli jest posłany od Boga, to nie może w nim być żadnej zmiany, nie może też być podwyższone. Reakcja Jezusa na te pytania i na te ataki jest taka, że się ukrywa i odchodzi. Dlaczego wielki dramatyzm w zapowiedzi męki i śmierci Jezusa w tym fragmencie jest tak uderzający? Dlatego że Jezus zapowiada przyszłe zdarzenia już bliskie. Tym, którzy z nim rozmawiają, natomiast ci, którzy przychodzą go słuchać i chcą go zobaczyć, kompletnie tego nie rozumieją. Oni przychodzą tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć pewne widowisko. Grecy pewnie wiedzeni tą sławą, jakim się cieszył Jezus po wieździe do Jerozolimy, przychodzą i chcą zobaczyć Jezusa. I Jezus w pewnym sensie takie widowisko zapowiada widowisko, które jest zamyślone przez Boga, widowisko, które będzie wszystkim znane, wobec którego nie będzie można przejść obojętnie i co najważniejsze widowisko, które jest dla zbawienia i odkupienia ludzi. Dlaczego dramat i wielkie napięcie w tej zapowiedzi się kryje? Dlatego, że można ulec pokusie, aby w tym wszystkim, co jest widowiskiem, nawet takim, który jest uczyniony i zamyślone przez Boga, chcieć samemu stać się takim widowiskiem. To znaczy chcieć samemu zająć w pewnym sensie miejsce Boga. Chcieć zatrzymać na sobie chwałę, która jedynie Bogu jest należna. By nawet powołując się na Jego słowo, na Jego imię, w Jego bliskości, zajaśnieć tak jak Bóg jaśnieje. Jezus doświadczył tej pokusy, jak czytamy ewangelie synoptyczne, e, wtedy, kiedy był kuszony przez szatana. E, szatan kusił go nawet słowami Psalmu: rzuć się w dół, bo przecież jest napisane, że aniołowie będą cię nosić. To jest ta pokusa, aby na sobie zatrzymać chwałę, która jest jedynie Bogu należna, aby zająć Jego miejsce, aby zajaśnić i zadziwić wszystkich, e, e, tak jak Bóg zadziwia wszystkich i skłania wszystkich do tego, żeby Jemu oddawano chwałę. Żeby stać się, uwaga, właśnie takim widowiskiem, które przesłoni nawet samego Boga. Jezus tej pokusy doświadczył i oparł się jej. Chyba nie jest przypadkiem, że przez cztery niedziele poszczególne Ewangelie w, w kolejne niedziele Wielkiego Postu prowadziły nas właśnie po kolei przez wybrane pokusy Jezus, poznając Boga jako tego, który jest pierwszy w wierności i pierwszy w wypełnianiu obietnicy, sam w obliczu pokus zachowuje wobec Boga wierność. Doświadczył takiej pokusy, aby w chwili opuszczenia przez ludzi zacząć myśleć o sobie, że się jest porzuconym przez Boga. Takiej pokusie, takiej próby, aby nawet myśleć o sobie, że się przez Boga nie jest kochanym. Albo takiej pokusie, która była związana ze zdenerwowaniem i gniewem, które niepohamowane może po prostu zniszczyć wszystko. Ta pokusa, o której dzisiaj słyszymy i ta próba być może jest najtrudniejsza i największa. Chcieć w tym, co idzie od Boga, co jest dziełem Boga, zająć właściwie jego miejsce i na sobie zatrzymać tę chwałę. Męka Jezusa jest dla nas wielką nauką pokory Bożego Syna, ponieważ Jezus dla naszego zbawienia i faktycznie stając się widowiskiem w oczach ludzi, nie zatrzymał chwały na sobie, ale wyniszczył siebie do końca, aby ocalić człowieka.